Nazywam się Damian Marciniak, jestem właścicielem gabinetu numizmatycznego Damian Marciniak. Działalność prowadzimy w formie domu aukcyjnego. Organizujemy 3 aukcje rocznie. Gabinet numizmatyczny? Dzień dobry. Po zarejestrowaniu się na naszej stronie może Pan brać udział w licytacji już w dniu aukcji. Przed samą aukcją takich telefonów otrzymujemy bardzo wiele, ale to jest związane z tym, że aukcja tuż. Samą licytację poprzedzamy sesją wykładową, gdzie poruszamy kwestie merytoryczne. Numizmatyka to jest naprawdę wspaniałe hobby. Ja swoją przygodę z numizmatyką rozpocząłem tak naprawdę jako dziecko. Pierwsza moneta to trafiła do moich rąk, no, kiedy byłem chyba młodszy od tutaj tego najmłodszego uczestnika, Boratynka, która należy do najpospolitszych monet. Zawsze, gdy biorę monety do ręki, to mam świadomość, że ten denar z czasów piastowskich musiał przejść przez ileś set albo tysięcy rąk, zanim trafił w moje ręce. Bardzo ciekawe podejście samego właściciela domu aukcyjnego do banknotów. Tu się sporo dowiedziałem, jeżeli chodzi o konserwację banknotów i rozpoznanie stanu. Nie ukrywam, że nie miałem o tym tak naprawdę zielonego pojęcia. Mężczyzna musi mieć jakąś pasję. Na pewno lepsza taka pasja niż w ogóle bez pasji facet. Na pewno wiele osób poruszył wykład najmłodszego kolekcjonera, Remigiusza Bąkowskiego. Słyszałem właśnie w kuluarach rozmowy, że wow, no, historia taka jak moja, ja też zaczynałem zbierać, jak miałem 14 lat. W sumie nasze aukcje trwają 5 dni. Pierwszy dzień jest dostępny również w formie tradycyjnej, pozostałe dni w formie wirtualnej. Otwieramy aukcję młoteczkiem i zaczynamy licytację. Bardzo fajna licytacja. No, zbyt dużo chętnych na monety. Te ceny bardzo są takie nieprzewidywalne, nawet bym powiedział. To przede wszystkim fantastyczni ludzie o podobnych zainteresowaniach. Takich ludzi się na ulicy nie spotyka. Staram się systematycznie co jakiś czas wypatrzyć na aukcji monety, które mnie interesują i upolować. To takie pewne trochę pierwotne instynkty się wtedy odzywają. Okazuje się, że jednak spotkanie twarzą w twarz jest ważne dla kolekcjonerów, że spotyka takich samych szaleńców, jakimi się stają. Warto spotykać się na aukcjach stacjonarnych. Wiele osób ma tą jedyną unikalną okazję, żeby porozmawiać nie przez telefon, nie poprzez licytację, tylko z sobą fizycznie. Sprzedam za 13 tysięcy złotych. Numizmatyka to dla mnie hobby i pasja, a praca, w którą przekształciłem tą pasję, to dla mnie możliwość cały czas obcowania z przedmiotami, które są przedmiotem moich zainteresowań.